pozostając w Szkole Głównej Handlowej, można powiedzieć, zmieniamy nieco temat i zmieniamy profesora. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, już teraz jest z nami. Drodzy Państwo, ponieważ BIK opublikował najnowszy raport dotyczący kredytów, wniosków o kredyty hipoteczne. Panie profesorze, witamy na naszej antenie i proszę o jedną liczbę, która Pana zdaniem najlepiej podsumowuje to, co zdarzyło się w lipcu, jeżeli chodzi o wnioski, a my przejdziemy do kolejnych liczb już za chwilę. 328 tysięcy rekordowa wartość wnioskowanego kredytu hipotecznego w lipcu 2021. To jest średnia wartość dla wszystkich wniosków, jak rozumiem, które spłynęły. Średnia wartość wnioskowanego kredytu, tak, na wnioskach kredytowych w lipcu 2021, tak, zgadza się. Rekord trzech czasów. My cały czas zastanawiamy się na naszej antenie, czy to przypadkiem nie jest jakaś wielka bańka spekulacyjna, która rośnie na rynku nieruchomości. Wiele osób mówi, że ta bańka już wystąpiła, wiele osób mówi, że ta bańka istnieje już od dłuższego czasu, inni, że dopiero nadejdzie być może, a inni, że w ogóle nie nadejdzie. Taka bańka, która skończyła się przeceną wartości nieruchomości o ponad 17%, wystąpiła na rynku w latach 2006-2007 i ona też zaczęła się od bardzo dużego popytu na kredyty hipoteczne, te, które były zabierane w walutach obcych, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, w związku z wyrokami sądów. Czy teraz mamy podobną sytuację? Znaczy, w ogóle zastanówmy się nad tym, co to znaczy bańka. To znaczy niekontrolowany wysoki wzrost cen, głównie inwestorzy o cechach spekulacyjnych na tym rynku. To jest ta charakterystyka bańki. A my mamy w większości jednak osoby, które kupują nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe. Czyli ja raczej o bańce w tym momencie bym nie mówił. I chciałem zwrócić jeszcze uwagę na troszeczkę inną sytuację, jaką mamy obecnie w stosunku do sytuacji właśnie przetoczonego przez Pana okresu 2007-2008. Obecnie mamy około 30% na rynku pierwotnym finansowania za pomocą kredytu hipotecznego zakupu nieruchomości. Około 70% ostatnie dane NBP za pierwszy kwartał dla 7 takich największych polskich miast na rynku pierwotnym mówią o 70% udziale zakupów ze środków własnych, czyli gotówkowych, tylko 30% wspomagania kredytowego. W 2007-2008 roku to było około 80%, a nawet powyżej 80% to były zakupy z kredytem hipotecznym. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o bańkę, to nie będzie źródłem popyt z tytułu kredytów hipotecznych, tylko raczej popyt w ogóle na nieruchomości jako aspekt alternatywny do innych inwestycji. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, że zmienili się także nabywcy tych nieruchomości. Coraz częściej kupują inwestorzy instytucjonalni, głównie fundusze inwestycyjne pod wynajem. Panie profesorze, nie wiem, czy widzi Pan ten przebieg bańki spekulacyjnej, który mieliśmy na antenie. Zastanawiam się, czy jesteśmy w jakimkolwiek jej etapie. Według Pana oceny? Entuzjazm. Entuzjazm. Na fali entuzjazmu. Okej, czyli faza mani. Tak. Tak, jasne, tak. Czyli na fazie manii. A mnie przypomina się taka klasyczna wersja, taka klasyczna historia z bańką, czy definicja bańki spekulacyjnej, o której ja się uczyłem, czyli jest to sytuacja, w której na produkt inwestycyjny trzeba wziąć kredyt, ale tutaj w przypadku rynku nieruchomości to w zasadzie mieszkaniowego jeszcze na jeden aspekt chciałem zwrócić uwagę, który może unikam naszej analityce, chociaż część analityków, w tym ja zwracam na to uwagę. Jest taki wskaźnik, który pokazuje przeciętne netto wynagrodzenie w stosunku do ceny metra kwadratowego mieszkania, czyli inaczej mówiąc, ile metrów kwadratowych możemy kupić za przeciętne wynagrodzenie netto w sektorze przedsiębiorstw. I w 2008 roku to było właśnie około 0,45 metra kwadratowego. Dzisiaj średnia na tych 7 dużych aglomeracji wynosi około 0,7. Musimy kończyć. Czyli jeszcze mamy tutaj w tym momencie trochę luzu na wzrost cen nieruchomości w stosunku do wynagrodzeń. Trzeba śledzić przede wszystkim relację wzrostu wynagrodzeń w relację do wzrostu cen nieruchomości. Dokąd będą będziemy w miarę śledzić. Równoległe, to będzie OK. Będziemy śledzić i kwoty wynagrodzeń, i ceny nieruchomości, i regularnie również z Panem Biurem Informacji Kredytowej. Profesor Waldemar Rogowski z Szkoły Głównej Handlowej i Biura Informacji Kredytowej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu mówię, do zobaczenia.